Previously on Gastrofala. Jesteśmy właśnie tydzień w Zakopanem i przez ten okres będziemy testować osypki w różnych miejscach. Widać to chyba nawet w kamerze, że on jest ciepły. Dobry. Jak na pierwszy osypek, powiem wam, że na razie pierwsze miejsce zajmuje u nas. On jest dosyć słony, ale ta struktura w ogóle jest taka nieosypkowa totalnie. Gorsze jest to oczywiście niż na Rusinowej Polanie. Mało przyjemny w ogóle w smaku. Jeżeli szukamy najlepszych osypków, to chyba nie będzie gubałówka. Ale dużo lepsze niż to na górze. W ogóle bez porównania. Trochę właśnie taki słony, taki jak ja lubię. Ale nie przesadzony. Mhm. Ten jest bardzo dobry i powiem ci, ciężko mi to powiedzieć, ale mi to lepiej smakuje niż z Rusinowej Polany. No, trafiliśmy w dobre miejsce. Nazwa mówi sama za siebie, no jest klasa. Bryblówka. No, jak będziemy wracać? Tam na górze jeden i tutaj. Pizza! To jest to, o czym marzę na Chowołowskiej. Ale słodko! Esa! Wszystko pewnie koło 9 poćwierają albo 8. Jak leśce staną. Kiedy na szlaku dopadnie cię zmęczenie, sił doda ci. Mocny. Mocny gaz. Mocny gaz. Od razu lepiej. What the fuck? Teraz to mogę biec. What? Takie małe serki dostaniemy? Tylko duże zostały. A, to szkoda. No ale pokroimy i zrobimy małe. No dobra. A ile taki jeden? 25 zł. No to weźmiemy jeden taki. To jeden taki poprosimy. Jakby pani mogła pokroić takie kilka plasterków, tak, z boku, a... Tak, żebyśmy teraz mogli po prostu spróbować, tak, sobie. Na pewno. Tak z 1/3 plasterki, a resztę sobie weźmiemy. Na pewno. Na wieczór, do piwa. Proszę państwa, dzisiaj zaczynamy od Chochołowskiej i tak, zrobiliśmy sobie, wypożyczyliśmy rowerki z rana na Siwej Polanie, podjechaliśmy pod samo schronisko na Polanie Chochołowskiej, zostawiliśmy rowerki i taki trekking Grześ, Rakoń, Wołowiec i powrót właśnie po rowery do schroniska. Jako że rano były zamknięte placówki, bo tutaj przed 7 już ruszyliśmy, no to dopiero teraz testujemy i tutaj jest najbliższa bacówka od schroniska właśnie i niestety były tylko takie duże te osypki, ale pani nam ukroiła takie kawałki i właśnie próbujemy i powiem wam tak, mocno mleczne, on mi najbardziej smakuje chyba ze wszystkich aktualnie. Jak byłem kiedyś tutaj, kupowałem, tylko to były te małe serki, a mnie aż tak nie smakował parę lat temu. Ale ja bym go dał na równi chyba z tym białym. Ja na drugim miejscu za białym owcem. Tak? No. On ma troszkę gorszą strukturę, w sensie. Trochę komórkowaty taki. Nie jest taki miękki, ale dobrze się go gryzie. A jest właśnie słonawy, ale nie za słony. I lekką tą kwasowość, takiego mleczną czuć. Naprawdę dobry osypek. Ja myślałem, że tutaj, jak pamiętałem, to nie był tak ten. Ja bym go dał, ty na drugim go dajesz? No. Ja myślałem właśnie za tym, razem z tym białym. To papierkami i nożyce. Dobra. Do jednego. Trzy, cztery. No to egzekwo pierwsza, tak? Mhm. Z tym, że... A, bo ty wróblówki bronisz. Nie, naprawdę dobry osypek. Ale... jeszcze sobie na Chochołowskiej spróbujemy zaraz przy Siwej Polanie, tak jak ruszaliśmy rowerami. Tam jest sporo bacówek, więc której spróbujemy. Ale naprawdę dobry osypek. To sobie bierzemy te małe wędzone, nie? No tak, tak. Ten mały wędzony poprosił ze 3. Niewędzony jest taki duży.
Dziękuję bardzo. Dobrze. Ile płacimy? 10 złotych. Za wszystko 10? Dobrze. O! Dawaj. Powiem, to jest tylko taki wędzony był, tylko z tych małych serków. O! Najbardziej klasyczny smak oscypka, jaki znam. Mhm. On jest dobry. Tylko twardy jest. Wiesz, bo ta skórka się robi, bo on jest podwędzany. Czyli co? Ja go daję na te pierwsze miejsce z tymi. Salta chochołowska, kurczę, myśleliśmy, że to będzie taki odchyła, jest dobre. Wróbel. Tak jak tam na górze, tak samo dobre. I tak samo dobre jak ta wróblówka. Dla mnie. Na pierwsze, zgadzasz się? Naprawdę mega dobre. On 2 złote? 2 złote wychodzi, bo 3 dostaliśmy. Plus rzętyca. I to dyszka. Więc naprawdę spoko i smaczna. Naprawdę. No tylko tak jak mówisz, ta skórka taka twardsza, ale to mi kompletnie nie przeszkadza. On by na patelnię wjechał dobrze, nie? Ty, chochołowska. Dzisiaj naprawdę daje radę. No i jeszcze ta rzętyca. Mamy świeżo zrobioną, więc ona jest słodziutka, jak słyszeliśmy. Przypomina kaszkę manną na mleku. Dokładnie, no. Ja właśnie już piłem. Naprawdę spoko. I za kilka dni będzie ona po prostu kwaśna. To zależy od jakiej temperaturze stoi. No, mi smakuje ta. Tylko trzeba też zwrócić uwagę, że ten na górze to był ten cały, taki duży, oryginalny, a nie ten serek mały. Z tych serków małych, z takich podwędzanych, to ten jest najlepszy. Bo tamten był biały, tak. Owczy. Dobra, lecimy. Rowerki do przodu. Dobra, ruszamy na Kościelicką. Ja nie wiem, tutaj jest 500-800 metrów, nawet nie wiem ile ta bacówka, której ja jadłem najlepsze osypki jak dotąd. Tak mi się przynajmniej wydawało, te serki, te małe. Najlepsze jest, że tutaj parking sobie ogarnialiśmy przed i koleś chciał za 20 minut parkingu 3 dyszki. Tak więc złoty 50 za minutę, bo to chyba taryfa dzienna, ale ugadał się na dychę. Na 20 minut, to i tak dzierstwo, no ale dobra, no nie ma gdzie tutaj stanąć po prostu. Tak naprawdę ludzie schodzą już ze szlaków, a wiesz, on nas za cały dzień policzył. Aha. Dobra, widzimy się pod bacówką. To tu będzie najlepiej. Jeden wędzony, a jeden taki niewędzony biały. Ale z tych białych... A on się cię wróci? No te 25, ten 30. Wielkością tylko, czy no smakiem wielkością. Też? Wielkością, nie, smakiem, który? Żaden. To te serduszko poprosimy tutaj. No. Serduszko i tam, który z tych wędzonych, ten mniejszy taki. Dobra, mamy swoje oscypki tutaj już na Chochołowskiej, na Kościeliskiej, czyli z tej bacówki pan chyba Józef Słodyczka. Słodyczka nazwisko na pewno. Bacówka to jest ze szlaku oscypkowego. Niestety nie było tych małych serków, które chcieliśmy testować. Już się sprzedały. Tak, więc wzięliśmy duże. I tak, jeden taki serduszko, to jest niewędzony, czyli takie jak ja lubię, czyli ten biały, 25 zł. I drugi tutaj wędzony, 35 zł. Jako, że ja tutaj stwierdziłem, że nie ma takiej opcji, żebym tego nie spróbował, no to wzięliśmy dwa te duże. Pierwsza warstwa jest nie do testowania. A twarde cholera. No jest bardzo podobne do tego na Chochołowskiej na górze. Nie wyczuwam tutaj żadnej różnicy, z tyle tym, że może tutaj jest skórka bardziej twarda. Mhm. Może bardziej troszkę kwaskowy, no. Ale czegoś bym stwierdził, że on jest lepszy? To jest to samo. To jest to samo dla mnie. On jest bardziej kwaskowaty, faktycznie. No, taki bardziej owczy ten smak, nie? Mhm. Ale no to skórka jest taka mniej przyjemna. Skórka jest mniej przyjemna, ale samo ten kwasowość, lekka kwasowość jest fajna. Ja też bym to na plus akurat. Ja bym dał na to samo po prostu. Jeszcze sprawdźmy ten biały, tak? No to... Tak, jeszcze sprawdzimy sobie biały. To ja daję egzekwo z tymi wszystkimi 4 na pierwszym. Co? Co ty? No będzie głupie, ale no, ja daję tak. To mi tak smakuje. Tobie? Minus za skórkę. Ta skórka, kurczę, taka. Ale środek fajniejszy. To minimalnie taki, wiesz, kwaskowa no się dobra, jest niech będzie, że to samo to chochołowska. Jeszcze czekamy tutaj na... To, żeby do serduszkiem się rozprawić, ale wygląda ładnie to. I on jest mięciutki. Próbę. Pokaż. On w ogóle nie jest twardy. Dobra. Tu od dołu, żeby tego serduszka nie zepsuć. Co? No pół, dawaj to. I... Tak tutaj się prezentuje po przecięciu i ładnie się to prezentuje. Ale dawaj, co? Słono? Słono. Słono fest. Ja to lubię.
Mięciutki. Ale mięciutki. Bardzo dobra struktura. Najfajniejsza struktura nie z każdej. Nie jest gąbka. Powiem ci tak, skórka nie jest twarda i najfajniejsza struktura ze wszystkich oscypków. Ze wszystkich bezapelacyjnie. Ale dla mnie nie wiem, czy aż nie zasłony. Dla ciebie zasłony? Bo to jest tak jak te warkocze, które nam nie smakowały. Nie, to bez... Co ty? On nie jest tak słony. Dla mnie to jest najlepszy oscypek. Wróbel. Wiesz, ja lubię słoność bardzo, nie? Jeżeli chodzi i sery i tak dalej, i oscypki. Znaczy, takie mniej słone, to bym opierdzielił może i całego przez dzień. To z czymś? Tego to w życiu bym całego nie opierdzielił przez jeszcze? Dzień. Nie, już dziękuję. Ja sobie spróbuję. No, spróbuj tak. On nie jest aż tak słony w środku już. Może ta skórka bardziej. Widzisz? No nie jest. Nie jest, ta skórka była słona. Mhm. Najlepsza struktura bezapelacyjnie ze wszystkich. Dla mnie numer jeden. On nie jest aż tak słony. Ta skórka była słona mega. Mm. Co no myślisz? Dobra. Nie, no, zgadza się? Ze środkiem tak, zgodzę się, czyli że tak. Jest najlepsza. To wjeżdża na pierwsze miejsce, to serduszko, czyli biały tutaj po prostu z kościeliskiej, a te cztery na drugie miejsce. Ale to nie jest tak, że to jest jakaś mega ogromna nie. przepaść. Po prostu to jest nasze subiektywne zdanie. Ogólnie tak naprawdę jeden był oscypek, który mi nie smakował, ten z gubałówki. Inne wszystkie były po prostu zjadliwe, smaczne i tak dalej, a niektóre były bardzo smaczne. Mhm. Tak jak te, które dzisiaj spróbujemy, to jest na Chochołowskiej tutaj. Naprawdę poziom bardzo dobry. Naprawdę to top. Dobra, to co? Krupówki. Obawiam się, że tam już nie będzie tak dobrze. Dobra, lecimy. Mamy już piątek i mieliśmy przetestować właśnie te resztę tych oscypków, te niewędzone, wędzone, te małe, nieopiekane, ale niestety już jest zamknięte, także nie damy szansy tutaj wykazania się. Spróbowaliśmy tylko tego z ognia, który no, dla nas była troszkę za gruba ta skorupka, nie? Taka za twarda. Generalnie dobre oscypki, no ale chcieliśmy spróbować tych innych, które najbardziej lubimy. Po prostu bardziej lubimy, nie? Więc no cóż. Za rok. Za rok. Za rok, może dwa. Bardzo się rzuca w oczy kamerka? Nie. Krupówki niestety jeszcze po 8 rano świeciły pustkami.
Jednak podczas naszego pobytu kilkukrotnie próbowaliśmy serków skrupówek. I cóż ja mogę powiedzieć? Masóweczka. Zdecydowanie do najlepszych one nie należały. Za to wstąpiliśmy do pani Janiny, u której zaopatrujemy się w serki góralskie wracając do domu. Budka pani Janiny znajduje się między Poroninem a Białym Dunajcem. Jej serki idealnie nadają się na patelnię do zjedzenia na przykład z żurawiną, także zdecydowanie polecamy. Dla mnie to jest najlepszy osypek, wróbel.